Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Katarzyny Grocholi pod tytułem Serce na blaku”. Czyta Danuta Stenka. Mojemu ojcu, mojemu bratu, Pędzel. Nawet mi się nie śniło, a może zapomniałam, że życie z mężczyzną może być tak wyczerpujące. A życie z Adamem wymaga ode mnie znacznie więcej uwagi niż dotychczas sobie wyobrażałam. Na przykład nic nie mogę znaleźć. Oczywiście, że kiedy mieszkałyśmy same, stosią też. Czasami nie mogłam nic znaleźć. A były to bluzki, albo spódnice, albo czarne spodnie, które są na mnie zaciasne, albo mój tuż do rzęs, albo moje cienie, a jak już w końcu coś znajdowałam, to u niej w pokoju. Nie zamierzam, broń Boże, insynuować, jakoby Adam podprowadzał mi moją garderobę lub tuż do rzęs. Nie. Tutaj Tosia dzielnie dzierży palmę pierwszeństwa i na pewno jej nikomu nie odda. Ale nie miałam pojęcia, że pędzel z borsuka zmieni tak bardzo moje życie i codziennie będzie mi uświadamiał, że doprawdy mam anielską cierpliwość do tego mężczyzny, ale po kolei. Minęło już parę miesięcy od czasu, kiedy pędzel do golenia pojawił się w mojej łazience, a wraz z nim Adam zwany Niebieskim. Z pędzlem i Adamem przybył też drugi komputer. Zupełnie zbędne narzędzia w rodzaju piły skośnej elektrycznej, piły tarczowej, szlifierki i mnóstwa innych narzędzi, których nazw nawet nie staram się nauczyć. Nie wiem po co socjologowi piła i szlifierka. I jeszcze parę innych rzeczy poprzywoził. A to ubrania męskie, a to książki, a to papier ścierny, a to cały barek dobrych alkoholi. Z tym, że tu się bardzo ucieszyłam, bo ula też lubi dobre alkohole. Do pędzla przywiązuje wagę nadzwyczajną, bo jak mawia nasza nowa sąsiadka Renia, dopóki mężczyzna nie przyniesie do ciebie przyrządów do golenia, jesteś dla niego nikim. Renia wprowadziła się pod koniec lutego do domku pod lasem, który budował się od jakichś siedmiu miesięcy. Domek, dobre sobie. Domek ma 320 dwadzieścia metrów kwadratowych w parterze i niewykończoną górę. Renia natomiast ma wykończonego budową męża, który sprawia miłe wrażenie. Ma też piękne rude włosy do ramion, psa Rottweilera, który sprawia wrażenie wprost przeciwne niż mąż Reni. Renia jest osobą bardzo zajętą, ponieważ zajmuje się domem. W tym celu ma jedną pomoc domową do gotowania, drugą panią do sprzątania w poniedziałki i piątki, samochód terenowy. No i Renia cierpi na brak czasu. Od kiedy Renia zagościła w naszym wiejskim pejzażu, życie nabrało barw bardziej zdecydowanych, rudoczerwonych. Renie polubiłyśmy z Ulą bardzo, choć i Krzyś, i Adam na jej widok znikają. Ale może to i lepiej bo Renia jest naprawdę atrakcyjna. Więc Nigdy nie zaczynaj zdania od więc jak mawia moja mama. Więc kiedy Renia powiedziała mi o tych przyrządach do golenia i o tym, że szczoteczka do zębów to przyrząd przenośny, i nawet ona w swoim terenowym ma szczoteczek parę, bo przecież nie wiadomo, co się może stać? Zrozumiałam, że nie jestem dla Adama nikim, tylko kimś nadzwyczajnym. Ale dzisiaj znowu bym się spóźniła przez ten pędzel od borsuka. Pędzla nie tykam. Choć kupiłam mu go na imieniny, więc jest trochę jakby mój. Ale krem do golenia to co innego. Mi nie wiem, dlaczego niebieski krzyczy, że mu zużywam, skoro się umówiliśmy, że mogę. A ja nie krzyczę. Ja za to nic nie mogę znaleźć na swoim miejscu, bo on chowa różne użyteczne rzeczy tam, gdzie nigdy bym nie wpadła, że mogą być schowane. Na przykład dzisiaj rano. Mam spotkanie w sprawie wspaniałego interesu, który odmieni moje życie, z bardzo ważną osobą. Osoba nazywa się Ostapko, jest niezwykle przedsiębiorcza, ale nie zapeszam. On zostaje w domu, bo robi badania. Jak Adam robi badania, to znaczy, że będzie się szwendał po domu, aż mu się znudzi, potem wyjdzie do ogrodu i skosi trawę, walnie sobie piwo z krzysiem i będzie leżał w hamaku. I będzie myślał, oczywiście. A ja muszę pracować. Nie jest to sprawiedliwe, ale Adam mówi, że życie w ogóle nie jest sprawiedliwe. Ale wracam do sedna sprawy. Sedno jest takie, że mam trzy minuty do kolejki. Wpadam do pokoju, sięgam ręką na półkę z dramatami, na której obok kamieni z Cypru powinny stać moje perfumy. Nie stoją. Więc krzyczę. Gdzie do cholery są moje perfumy? Wtedy z góry słyszę krzyk Tosi. Nie krzycz, nie brałam. — Przecież nie mówię, że brałaś! — krzyczę. — Tylko pytam spokojnie. — Nie pytasz, tylko oskarżasz! — krzyczy Tosia. — Ja cię znam! — Jeśli tak mówisz, to znaczy, że brałaś! — krzyczę. Tosia trzaska drzwiami na górze, Adam krzyczy z ogrodu. — Dlaczego krzyczysz na Tosię? — Obudzi całą wieś, która zresztą nie śpi, bo jest przed ósmą. Biegnę do okna, otwieram szeroko. Jaki piękny dzień, słońce stoi wysoko nad brzozami, przecież to już maj. Więc krzyczę przez okno. Czego tak krzyczysz? Przecież ludzie chcą spać! Adam macha na mnie ręką. Coś podobnego. Parę miesięcy wspólnego mieszkania już na mnie macha. I krzyczy. Nie słyszę! Trochę go to usprawiedliwia, ale krzyczę. Widziałeś moje perfumy? Ula wychyla się z okna i krzyczy. Dzień doberek! Adam krzyczy z ogrodu. Cześć, Ula! I do mnie. Są na swoim miejscu. Krzyczę do Uli. Cześć, przepraszam, że krzyczę, ale nie mogę znaleźć perfum. Ula krzyczy ze zrozumieniem. A. To zapytaj Tosie. Tosia krzyczy przez okno. Ja już mówiłam, że nie brałam. Krzyczę do Adama. Nie ma. Adam krzyczy. Sprawdź, sam kładłem. Cofam się do pokoju. Rzucam okiem jeszcze raz na półkę. Proszę bardzo, witkacy jest. O, hemar się znalazł szesnaście kamieni, dzban na nalewki, kasety magnetofonowe, które powinny być zupełnie gdzie indziej, ale jeszcze nie wiem gdzie a perfum nie ma. Jestem zrozpaczona. Muszę wyglądać oraz pachnieć, jak kobieta interesu a przez ten pędzel od borsuka nie znajdę perfum. Adam! Są na swoim miejscu a gdzie mają swoje miejsce? Inteligencja dała o sobie znać równocześnie z gwizdem kolejki. Właśnie odjeżdżała. Biegnę do komórki. Oczywiście mam rację. Niebieski z czarnymi rękami grzebie przy kosiarce. Badania socjologiczne. Ty, mówię. Dlaczego ruszałeś moje perfumy? Ty, mówi Adaśko. Położyłem na półeczce w łazience. W łazience. W łazience, w życiu nie trzymałam perfum w łazience. W Łazience jest tyle innych rzeczy. Dlaczego tam mają stać jeszcze moje perfumy, które muszę mieć pod ręką, gdy sobie w ostatniej chwili przypominam, że mam być elegancką kobietą? I przecież w tej ostatniej chwili nie jestem na ogół w Łazience. Tak oto przez pędzel z borsuka w Łazience spóźniam się na kolejkę. Tosia wybiega do szkoły. Jestem wściekła. Adam mnie przytula tymi swoimi czarnymi łapami. Nie możesz jechać później. Nie, absolutnie nie mogę. Niech mnie w tej chwili odwozi. Przed spotkaniem z Ostapko mam być jeszcze w redakcji. Wścieknę się. Ale już! Chociaż co prawda nieczęsto się zdarza, żebyśmy byli sami. Zupełnie sami. I naprawdę to jest bardzo przyjemne, tak się trochę w tej komórce poprzytulać. Ale natychmiast muszę wychodzić. Czeka na mnie Naczelny oraz Ostapko. To jest bardzo ważna rozmowa. Nie mogę się spóźnić. Ani minuty dłużej w tej komórce. Adam wchodzi do domu, bierze kluczyki. Troszkę oczywiście go mogę pocałować, co mi szkodzi. Dwie minuty nie zrobią różnicy. Poza tym mogę wziąć samochód ewentualnie, jakby mi się znowu tak bardzo śpieszyło. Ale przecież nie pali się. Zupełnie się nie pali. Właściwie. Spokojnie mogę pojechać. Następną kolejką. Albo jeszcze później. Jest interes do zrobienia. Siedzę sobie w tej kolejce swojej ulubionej i zdecydowanie jestem szczęśliwa. Tyle dobrych rzeczy przydarzyło mi się w ciągu ostatniego roku. Co prawda, nie pamiętam prawie, jak wygląda ula, bo teraz mam zdecydowanie mniej czasu. Cały dom na głowie i mężczyznę. Adam nie lubi pizzy, więc odpadły szybkie obiady w najbliższej pizzerii. Tosia jest zadowolona, ja mniej. No ale na ogół przyjemnie jest pichcić dla kogoś, kto jest tym zachwycony. I przyjemnie jest sobie zadaśkiem posiedzieć w samotności, oczywiście względnej, bo przecież czasem do nas zejdzie Tosia z góry, jak sobie przypomni, że ma matkę. A najlepsze z tego wszystkiego jest to, że Adasiowi w ogóle nie przeszkadza, że wyglądam tak jak wyglądam. Że Tosia bez przerwy czegoś od niego chce. Oraz że czasami trzeba wlać kreta w urządzenia sanitarne. Tylko mniej mi się zrobiło czasu dla świata. Mańki nie widziałam, od Bóg wie kiedy. Ule przynajmniej przez płot czasami złapie i pogadamy chwileczkę. Renia wpadnie raz na jakiś czas, ale poza tym z Agnieszką nie plotkowałam od miesięcy. Mężczyzna jest bardzo czasochłonny. Zupełnie o tym nie pamiętałam. Dzisiaj skorzystam z okazji, że jestem w mieście i spotkam się z Ostapko. To kapitalna dziewczyna. Którą poznałam kiedyś w redakcji, drobniutka, szarutka, o wesołej twarzy, bez przerwy zabiegana, coś robiła, coś jej nie wychodziło, zaczynała coś następnego, mieszkała kątem u znajomych, niesamowicie dzielna. A tydzień temu spotkałam ją przypadkiem po dłuższym niewidzeniu. Ludzie święci, nie poznałam jej jak feniks. Ktoś na mnie trąbnął na ulicy. Myślę sobie, świat nie jest do końca zły, jeśli na mnie jeszcze ktoś trąbi. Na chodniku byłam. Nie odwróciłam się dumnie, bo co będę reagować na zaczepki, ale serce mi zaczęło pikać z radości. Trąbienie nie ustawało, a ja poczułam, jak prostują mi się plecki, jak krok robi się sprężysty, co tu będę udawać, dopóki się nie odwróciłam, udając zniecierpliwienie. I wtedy zobaczyłam Ewę. W jakim samochodzie. Nie znam się na samochodach. Dopiero niedawno Adam, zaśmiewając się z mojej nieprawdopodobnej ignorancji, wytłumaczył mi, na czym polega różnica między sedanem a hatchbackiem. Zupełnie przypadkowo weszliśmy do salonu Nissana. Stary Opel Adama się rozlatuje. Weszliśmy rzecz jasna nie żeby kupić, kogo stać na taki samochód, ale żeby obejrzeć. I w jednym salonie zobaczyłam naraz trzy marki: Nissana, Sedana i Hatchbacka. Najbardziej mi się podobała ta trzecia, ale Adam dostał ataku śmiechu i musieliśmy wyjść. Całą drogę do domu tłumaczył mi, że sedan to wygląd taki samochodziasty, a hatchback to ścięty tył w każdej marce. Potem długo mówił o koniach, ich stosunku do pojemności, mocy, ABS, ASR, ASP i tak dalej. Wcale mnie to nie bawiło. W dalszym ciągu uważam, że w samochodzie najbardziej liczy się kolor. W każdym razie wylądowałam z Ewą w knajpie. Mieszkanie wynajęte, samochód jej, ciuchy, że matko moja, zupełnie niezależna finansowo osoba. A ja od Adama dostaję na rachunki. Na całe szczęście zresztą. Bardzo byłam ciekawa, co to za praca, bo przecież nie z pensji redaktora. Ewa powiedziała, że to skutek dobrego inwestowania. Pospłacała długi i myśli o wpłacie pierwszej raty na mieszkanie. A potem popatrzyła na mnie i powiedziała: Jeśli chcesz, mogę cię w to wprowadzić. Ale oczywiście wcale nie chcę. Wystarczy mi to, co mam. Słyszałam o piramidkach i cudownych interesach, które potem się latami spłaca. Nie jestem idiotką, ale Ewa przysięgła mi, że to nie żadna sieć bezpośredniej cudowności ani piramida po prostu ma znajomego w Berlinie, który jest maklerem i dobrze inwestuje. Poza tym, Adam na pewno byłby przeciwny takim cudom. No, on stoi mocno na ziemi. Ale spotkam się dzisiaj z Ostapko, bo skoro i tak będę w Warszawie, to co mi szkodzi? I miło popatrzeć na osobę, której się powiodło. W redakcji jestem o 13. Okazuje się, że notes z telefonami zostawiłam w domu, bo szukałam biletów na kolejkę i wszystko z torebki wyrzuciłam na stół, ale nie wszystko z powrotem schowałam. Dzwonię do domu. Muszę przed 14.00 skontaktować się z Ostapko. Od tego zależy moja przyszłość. Ach, jaki on ma miły głos, ten mój niebieski. Rzucam okiem na drzwi od pokoju i szepczę w słuchawkę. Znajdź mi ostapko. Adam mówi, nie ma. Ja mówię, leży na stole. Adam mówi, przeceniasz mnie, słowo daje, że nie leży. No tes, mówię. Jest, mówi ze zdumieniem. Idiota, przecież mówiłam, że jest na stole. Przez chwilę w słuchawce słyszę tylko szelest kartek. Nie ma pod O. Ja mówię: Oczywiście, że nie ma pod O. Chyba nie jestem głupia, żeby obcą osobę, do której miałam tylko raz zadzwonić w bardzo pilnej sprawie, pakować pod O, które już jest wypełnione do cna przez znajomych, którzy są na O. Adam, to gdzie może być? Logiczne jest, że. Matkę mam pod M. Ojca pod K, kancelaria, brata pod S, bo tam mieszka, hydraulika pod W, jak woda, wodociągi pod P, projekt. Pedikirzystkę mam albo pod N nogi, albo pod G, gośka, albo pod M, małgośka, albo pod Z, zakład kosmetyczny. Nie pamiętam dokładnie. Ale jakie to ma znaczenie, skoro zawsze ją znajduję? Gazownię pod X, bo tam było dużo wolnego miejsca więc OSTAPKO może być pod X. Albo inne. Adam mówi, żebym zadzwoniła za 10 minut, to może zdąży przeczytać cały mój notatnik z telefonami i zapoznać się z moim wyjątkowo rozczulającym sposobem prowadzenia notatek. Nie chcę, żeby czytał cały, ale muszę mieć telefon stapko. Odkładam słuchawkę i patrzę na zegarek. Mózg mój pracuje na przyspieszonych obrotach. OSTAPKO pracowała kiedyś w ekspresie porannym. To może być pod P. Albo pod G, gazeta. Albo pod R, redakcję. Co prawda poznałam ją dzięki Agnieszce, to może być pod A. Chociaż Agnieszka nie jest pod A, tylko pod G, Grześki. To Stapko może też być pod G. A nawet na pewno. Dzwonię do domu, żeby powiedzieć Adamowi, gdzie ma szukać. Zajęty. Z kim on do cholery gada? Jak ja czekam i czekam już chyba ze dwie godziny. Dzwonię. Zajęty! Wchodzi naczelny i pyta, kiedy dostanie odpowiedzi na listy, i czy wychodzę, i gdzie, i czy wiem, że Napoleon chorował na taką chorobę, co to zmniejsza i zmniejsza penis męski. Pierwsze słyszę, i wykazuje chorobą Napoleona należne zainteresowanie, żeby odwrócić jego uwagę od pierwszych dwóch pytań. Jednak prawdą jest to, co twierdzi Renia: Zwróć uwagę na penisa, a zapomną o wszystkim innym. Okazuje się, że naczelny przeczytał, że penis Napoleona miał 2,5 centymetra. Zauważam uprzejmie, że to więcej niż średnia krajowa. Naczelny rozbawia się niemożebnie i mówi, że zawsze mu się ze mną miło rozmawia. O listach już nie wspomina. Zamyka za sobą drzwi, a ja rzucam się do telefonu. Dzwonię. Zajęty Zabiję go, jak wrócę do domu. Gdyby pędzel z borsuka nie stał w łazience, mój telefon nie byłby zajęty i mogłabym sobie spokojnie do siebie dzwonić. W porę sobie przypominam, że jednak mężczyzna w domu się przydaje. Na przykład zaraz mi poda numer do Ostapko oraz skosi trawnik. No i są jeszcze noce. Dużo powyżej średniej krajowej. Trochę się rozmarzam i wtedy dzwoni telefon Adam. Boże, z kim ty tyle czasu gadałeś? Próbowałem się do was dodzwonić, mówi rozkosznie, ale cały czas zajęte. Ostapko nie ma pod żadną literą w twoim notesie. Kto to jest H.M.? Opsia krew. To ja Chireczka nie wykreśliłam jeszcze na zawsze? To nie jest wygodne pytanie. Nie wiem, mówię słodko. Może hydraulik? Hydraulików masz po dwóch. Dlaczego same inicjały? To pewno jakiś skrót, mówię. Już dawno nieważny. A pod kamasz, kochany Miś. Kto to jest, kochany Miś? No, wiecie, ludzie? Tak mnie sprawdzać? Nie po to jesteśmy razem, żebym była cały czas pod kontrolą. Kochany Miś, nie mam pojęcia. Dlaczego ty mi grzebiesz w moich prywatnych rzeczach? Postanawiam się zdenerwować. Ostapko może być pod. Nie ma. Rozumiesz? Nie ma, pod żadną literą. Za to jest dużo innych skrótów, na przykład Szymon N. Kto to jest Szymon N? Słuchaj, nie mogę z tobą rozmawiać w tej chwili, jestem w pracy na miłość boską. A hrabia. Adam staje się dociekliwy. To ten od jaj? I wtedy sobie przypominam, że Ostapko jest pod E, bo ma na imię Ewa. I na pewno nie zanotowałam nazwiska, żeby mi się nie pomyliło z innymi Ewami. I oczywiście, mam rację. Adam wzdycha i podaje mi numer. Masz trochę bałaganu w tym notesie, słyszę na koniec. O, wiecie, ludzie? Ja i bałagan. Przecież dokładnie wiem, co gdzie jest. Tylko troszkę się muszę zastanowić. Kiedyś postanowiłam zrobić porządek. Nic nie mogłam znaleźć. A on sobie spokojnie w domciu kosi trawkę i leży na słoneczku. Jeszcze mi robi uwagi. Mężczyzna. Zupełnie jak nieprzymierzając moja mama. Albo mój ojciec. Oni też uważają, że mam bałagan. Wyłącza się, a ja dzwonię do Ewy Ostapko. Umawiamy się o szesnastej. A teraz... No cóż, muszę się wziąć do roboty i sprawdzić, która komisja wojskowa przyjmie pismo od rodziców zrozpaczonego Roberta Giespruszcza, który absolutnie do wojska się nie nadaje. I droga redakcja, pomóż! Dzwonię do Adama, żeby podał mi telefon do Geodety. To zdążę załatwić mapkę. Geodeta jest pod U, Urząd Gminy. Geodeta może szybciutko zrobić mapkę, ale jutro wyjeżdża na urlop, więc mapkę trzeba dzisiaj odebrać. Więc dzwonię do Adama, żeby wsiadł w samochód i pojechał po tę cholerną mapkę. I przy okazji zrobił zakupy. Wiem, że się szwenda po domu, udając, że pracuje, ale ostatecznie ja też się nie obijam. Do spotkania z Ostapko półtorej godziny, a ja nie mam co ze sobą zrobić. Kubka listów przede mną przeglądam. Droga redakcjo. Całe swoje umiejętności wkładam w podłogi, ale mąż tego nie docenia. A i w pracy mam opinię, na którą nie zasługuję. Weźmy taki dzień. To był poniedziałek, jak dziś pamiętam, bo do niedzieli wieczór. Nie, to bez sensu. Wolę pracować w domu, w redakcji mnie wszystko rozprasza. Ten wiecznie dzwoniący telefon i rozmowy i w ogóle. Tym bardziej, że jestem sama i nie mam do kogo gęby otworzyć. To nie są warunki do pracy. Może skoczy do mojej mamy? Głupio się umówiłam z Ewą. Cały dzień zmarnowany. A Adam tam sobie siedzi sam w domciu i jest mu przyjemnie. Znów dzwoni telefon. Jola! Od tego od Joli, że chciałaby przekazać alimenty w imieniu tego od Joli, bo on taki zapracowany i czy możemy się spotkać, bo jej bardzo zależy. No wiecie, ludzie, wszystkiego się mogłabym spodziewać, ale nie tego, że wyskoczę na przyjemny lanczyk z tą od Eksia. Nie widziałam jej od czasu, kiedy maszerowała z brzuszkiem i niestety wyglądała znakomicie. Nie wiem, dlaczego była żona ma się spotykać z teraźniejszą kobietą jego życia która i tak jest przyszłą byłą. Ale tak dobrze jej nie życzę. O nie, niech się z nim męczy do końca świata. Mam nadzieję, że nie sprawi to pani różnicy, bo mąż wyjechał i prosił. Ależ skądże, jaka to różnica, on czy ona? Na oko żadna, podobna do niego jak dwie krople wody, nie do odróżnienia. Nie jest w stanie mi zaszkodzić, a więc pójdę na bardzo przyjemny lanczyk. Ledwie zobaczyłam ją w drzwiach. Wiedziałam, że się przeliczyłam. W pasie ma z sześćdziesiąt i to po dziecku. Rączki jak pączki gładziuchne, paznokcie wypielęgnowane. Jest cool. Choć chyba oczka lekko podkrążone. Niestety wydawało mi się. Nic na to nie poradzę, że nie przepadam za nią. Dzień dobry, jakże mi miło, przepraszam, ale łatwiej mi osobiście. Mąż prosił, żebym dopilnowała, a nie mogę skontaktować się z Tosią. Żymia, niech zostawi moje dziecko w spokoju. Z Tosią, to ja się nie mogę skontaktować. Bo koniec roku niedaleko i bez przerwy się uczy głównie u koleżanek. Kładzie na stoliku kopertę, którą skrzętnie chowam. Wcale nie mam ochoty na rozmowę. Na cholerę zgodziłam się z nią spotkać sama, nie wiem. Chyba mnie odmurzyło. I w związku z tym ja do pani jak do matki. O mały włos nie udławiłam się tuńczykiem. Chyba nie jej matki na litość boską. Bo przecież państwo też mieliście dziecko. Jola patrzyła na mnie tymi swoimi niewinnymi oczami. Jakoś nie myślałaś o tym wcześniej w jedna. Nic cię nie obchodziło, że maleńkiemu dziecku zabierasz tatusia, który zresztą i tak nie miał dla niego nigdy czasu. Właściwie od momentu rozwodu Tosia z nim więcej przybywa niż wcześniej. Właściwie ten rozwód to nie był taki zły pomysł. Właściwie niepotrzebnie się złoszczę na Jole. To przecież dzięki niej jest Adaśko. Ale przed oczami pojawiły mi się wszystkie sceny z moich ukochanych filmów, kiedy zła kobieta źle kończy. Pada do morza z samochodem ze skały, płonie w zamku, który się zapada w bagno, wypija truciznę, którą przygotowała komu innemu. Więc uśmiechnęłam się uroczo i zapytałam, w czym mogę pomóc. Tak sobie pomyślałam, że skoro animozje między nami należą do przeszłości. To zwrócę się do pani jak kobieta do kobiety, bo pani go jednak lepiej zna, wyszeptała Jola. I z przykrością zauważyłam, że szyję miała pierwszej świeżości. Chciałam zapytać czy jak się urodziła Tosia, to on też. Co pani zrobiła, żeby go zatrzymać w domu? Jak pani najlepiej wie, nie zatrzymałam go na długo. Patrzyłam na Jolę z zainteresowaniem. Pojawiła się pani. Na całe szczęście. Ale przecież my. to znaczy. Wie pani, przecież ja prowadzę dom, prawie z nikim się nie widuje. Naprawdę ma wszystko, czego mu potrzeba. A jak urodziła się Tosia, on znikał od razu? Jola była przerażona. Niestety było jej z tym bardzo do twarzy. Bo wie pani, ja o siebie dbam i, i w ogóle wszyscy się dziwią, że tak szybko wróciłam do formy po dziecku, ale pomyślałam, że zapytam panią, jak to było na początku waszego związku, bo Tosia mi mówiła, że pani nie ma pretensji o męża, bo pani też z, z kimś jest. Tosi urwę język, jak tylko wrócę do domu, potem zapekluję i wyniosę do ogrodu. Zakopię na głębokości trzech metrów i przywalę dużym kamieniem. Wiem, że to nie to samo, bo jednak my jesteśmy małżeństwem. Głos Joli szemrał spokojnie, a mnie zaczynało dławić. On tego nie rozumie, że ja bardziej chcę z nim być niż sama. Proszę bardzo. Kobieta uzależniona. Żaden facet tego nie zniesie na dłuższą metę. Sałatka z tuńczyka w cenie kilograma polędwicy wołowej. Herbatka z cytryną w cenie dwóch kilogramów pomidorów w styczniu. Ciasteczko z kremem za cenę dwóch kilogramów ziemniaków i sałaty lodowej na wiosnę. Zalanczyk utrzymałabym przez tydzień i to się, i wszystkie koty oraz psa Borysa własnego. Jeszcze by się niebieski przy mnie pożywił. Wyszłam z knajpy i byłam wstrząśnięta. Jola mnie wypytuje o Eksia. Z takim wyglądem. A może ona chciała mi dokuczyć, pokazać, jak powinna wyglądać kobieta. Tak szybko w formie po porodzie. Wstyd! Siłownia, basen, kosmetyki. A tu popatrz pan, Eksio wyjeżdża służbowo bez przerwy. Pewno taką ma pracę, biedaczek. Może go żona nie rozumie? I wcale ze sobą nie śpią, nie wiadomo. Z mężczyznami różnie bywa. Na wiele się Joli nie przydałam. Krótko wyjaśniłam, że na pewno zna go lepiej niż ja. Ale kiedy wychodziła, patrzyłam na nią z zazdrością. Rusza się jak bogini. Figurę ma jak Tosia. Nie jak ja. Jestem wściekła. Jeżdżenie do pracy mnie bardzo dużo kosztuje. Dziękować Bogu o stapko, przynajmniej okazała się absolutnie fantastyczna. I niepotrzebnie się złoszczę. Co Tosia temu winna, że ma rodziców, którzy przekazują sobie przez nowe żony alimenty? Nic, biedactwo. Siadam do kolejki. Jola miała ciekawy pomysł. Robi to samo, co ja, tylko niestety wygląda lepiej. Ale ja też siedzę w domu, pracuję, gotuję i chcę być bardziej z Adaśkiem niż z innymi. Czyżbym była kobietą uzależnioną? Na dodatek wcale nie jestem mężatką. Może mi to źle wróżyć. Nie powinnam wisieć na Adasiu. Dlaczego on płaci rachunki? Nie jesteśmy rodziną, ale mieszka. A z drugiej strony, jakie to ma znaczenie, jeśli ludzie są szczęśliwi? Za chwilę zacznie się dusić. To co było takie miłe przez te parę miesięcy, zacznie go przytłaczać. Jak tego odjoli? Muszę uważać. Ewa Ostapko powiedziała, że może mnie wciągnąć w ten interes, oczywiście, jeśli Adam się zgodzi. I popatrzyła na mnie tak jakoś? Nie umiem tego nawet powiedzieć. Obraźliwie. Co to znaczy, jeśli Adam się zgodzi? Nie muszę go pytać o zdanie. Nie muszę go obciążać wszystkimi swoimi decyzjami. Muszę za to pamiętać, że jestem osobą odpowiedzialną, samodzielną i niezależną. Wracam do domu późno. Tosia w kuchni je jajecznicę, Adam też w kuchni siedzi nad tuńczykiem w sosie własnym. Obok jeszcze nieotwarte pudełko sardynek. Zrzucam Borysa, który przednie łapy trzyma na krześle i w ogóle nie raczył zauważyć, że przyszłam. Jestem dla niego mniej warta niż puszka sardynek. Nieotwarta, w dodatku. Jak w szkole? Pytam Tosie. Normalnie, odpowiada Tosia z pełną buzią. Co to znaczy normalnie? Jak zwykle Tosia zaczyna się niecierpliwić. Chciałabym raz usłyszeć inną odpowiedź. Ciekawe, dlaczego ta odpowiedź mnie tak irytuje. A ja bym chciała raz usłyszeć inne pytanie. O to jak na własnym łonie wyhodowałam sobie węża, dlaczego dziecko w wieku dojrzewania nie może być milutkie, ciepłe, spokojne i odpowiadać normalnie. Nie wiem. Adam, okazuje się, niewiele zrobił. Musi teraz siąść do roboty. Coś podobnego. Cały dzień w domu i niewiele zrobił. Trawnik nieskoszony. Z Krzysiem się nawet nie widział. Na mężczyzn w ogóle nie można liczyć. Adam, przecież mówiłeś, że będziesz pracował. Przypominam z lekką pretensją. Prawdę powiedziawszy, liczyłam, że spędzimy miły wieczór i opowiem mu wszystko, to znaczy... Jak odmienię swoje życie z pomocą ostatko? Tosia patrzy na mnie z pretensją. Ale ty, mamo, jesteś dziwna. Przecież przed chwilą wrócił, a ty obiecałaś, że mnie dzisiaj odbierzesz ze szkoły. Nigdy na ciebie nie można liczyć. Na mnie nie można liczyć? Na kogo ona mogła zawsze liczyć, jak nie na mnie? Na swojego ojca, który sobie poszedł do Joli. W moim własnym domu spotykają mnie takie oskarżenia, i na dodatek Adam patrzy na mnie spod oka. Już mam ich dwoje przeciwko sobie, przy czym jedno jest moją własną córką krwią z krwi mojej i kością z kości. Dlaczego ty, drogie dziecko, bierzesz zawsze stronę Adama, a nie moją? Pytam jadowicie Tosie, bo czuję się całkowicie zdradzona. Jestem wyłącznie obiektywna. Mówi moje dziecko i wyciera usta w ścierkę do naczyń. Adam zrobił zakupy, był u geodety i przywiózł mnie ze szkoły, a ciebie cały dzień nie było w domu i masz pretensje jak zwykle. I nie mów do mnie moje dziecko, bo mam imię i jestem dorosła. Tosia podnosi się od stołu i ostentacyjnie wychodzi z kuchni. Adam patrzy na mnie trochę zdziwiony. Ładnie wyglądasz, mówi. Nie zmieniaj tematu. Jestem zła. Namówiliście się na mnie i teraz ja wychodzę na złą matkę. Daj spokój. Nie mów do niej, moje dziecko. Z punktu widzenia psychologii to nie najlepsze. Ona ma płeć, żeńską, i jest prawie dorosła, czego ty nie chcesz zauważyć. A ja rzeczywiście niedawno wróciłem. Na jutro mam sporo roboty. Jak ci minął dzień? A więc to tak. Nie będę mu mówić o swoich planach, skoro nie jest ich ciekaw. Nikt mnie nie rozumie. Oto przychodzę do domu, radosna i zmęczona, liczę na to, że ktoś się mną zajmie, a tu same pretensje. W porządku. Nie muszę się dzielić z nikim swoimi planami. Zrobię im wszystkim dużą niespodziankę. Sama będę podejmować życiowe decyzje. W porządku. Uśmiecham się jadowicie i otwieram puszkę sardynek, choć wcale nie jestem głodna. A kto to jest Szymon N? Zanotowany pod N w twoim notesie? Mężczyźni są niemożliwi. To przecież jego własny syn. Pod N, bo od niebieskiego logiczne. Nawet nie mogę mu tego wszystkiego wytłumaczyć, bo dzwoni moja mama. Co u ciebie? pyta. Normalnie. Odpowiada mi, czuję, jak mi jeży się włos na plecach, oczywiście, gdyby tam występował. Dlaczego moja mama nie może choć raz zapytać mnie o cokolwiek innego? Nie odzywasz się. Mamusiu, dopiero wróciłam, ale za chwilę bym zadzwoniła, słyszę napięcie we własnym głosie. Stało się coś niepokoi się moja mama, która ma jakiś nieznany mi radar, działający bez względu na odległość. Nic, wkładam w swój głos całą pogodę ducha. Wszystko w porządku. Przecież słyszę. Radar mojej matki jest bezwzględny. Moje dziecko, jeśli ci przeszkadzam, mogę zadzwonić później. Nie mów do mnie, moje dziecko! Denerwuję się i widzę, jak Adam odwraca się od zlewu i śmieje się w kółak. Człowiek już w ogóle nie ma warunków, żeby spokojnie porozmawiać z rodzicami przez telefon. Zadzwonię później, mówię do słuchawki. Moja mama poucza mnie jeszcze, że może bym od czasu do czasu zadzwoniła do swojego ojca, bo jeśli również jego tak zaniedbuję, to i nie tak mnie wychowywała. Odkładam słuchawkę i wpadam natychmiast w poczucie winy. Rzeczywiście już parę dni nie zadzwoniłam ani do jednego, ani do drugiego. Ten plan o stapko mnie tak zajął. Ale dlaczego moja mama troszczy się o mojego ojca, skoro się rozwiedli? Nie powinni byli tego robić. Byłaby to spora oszczędność, jeśli chodzi o telefony. Przypominam sobie o zostawionym rano notesie. Gdzie mój notes? Adam patrzy na mnie w taki sam sposób, jakby patrzyła na mnie moja mama. Przed tobą. Odwracam się i pakuję notes do torby. Ponieważ obydwoje będziemy zajęci przez resztę wieczoru, to do widzenia. Mówię spokojnie, wkładając talerzyk po sardynkach do zlewu i wychodzę z kuchni. Siadam przed komputerem. Dopóki moje możliwości zarobkowe nie wzrosną, a Ostapko obiecała, że nastąpi to z dnia na dzień, jeśli tylko... ale nie zapeszam. Muszę odpisywać na listy. Droga redakcjo, zakochałam się w Alkurir. Jest on obywatelem tureckim, poznałam go na dyskotece i wkrótce się pokazało, że nie możemy żyć bez siebie. Nie mogę z nim zamieszkać, bo moi rodzice sprzeciwiają się temu związkowi, ale mimo to postanowiliśmy związać nasze ścieżki życia na zawsze. On, jako obywatel turecki, jest dla mnie bardzo miły i dbający, ale widzi naszą przyszłość tylko w Turcji, do której zamierzamy pojechać, abym poznała jego rodzinę. Al kurir pracuje w ambasadzie, i to jest bardzo dobrze. Ale jedna koleżanka mi powiedziała, żebym najpierw poszła i go sprawdziła, to co mam robić? Oj ty dziewczyno, teraz to o ciebie dba, ale pojedziesz do tej Turcji, a on zamknie cię w burdelu, a w najlepszym wypadku w ogóle nie zapyta, jak cię minął dzień, kiedy wrócisz zmęczona po pracy. Otworzysz sobie puszkę Sardynek i będziesz udawała, że jesteś szczęśliwa. Lepiej pomieszkaj z nim jakieś 10-20 lat i sprawdź, czy będzie dobrym mężem. I nie w Turcji, tylko tutaj. Droga Aneto, podaję ci adres i telefon ambasady Republiki Tureckiej, ulica Malczewskiego 32, Warszawa. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli sama się skontaktujesz z wydziałem konsularnym. Nie znam szczegółów twojego życia, ani nie mam informacji o twoim narzeczonym, które mogą okazać się niezbędne, żeby. Pali o te sardynki. Ostatecznie to nie jest jeszcze najgorsze w związku, ale jeśli rzeczywiście ona tam pojedzie i coś się stanie? Odbiorą jej paszport? Uwiozą gdzieś daleko? A jeśli on nie pracuje w tej ambasadzie i ją oszukuje od początku? A jeśli ten jej narzeczony. Rzeczywiście ją kocha? Dlaczego ja mam wiedzieć, jak ktoś ma żyć? Co jej napisać? Podnoszę się od komputera i idę do Adama. Podkładam mu list pod nos. Co o tym myślisz? Ostatecznie to on jest socjologiem i wszystko wie. Adam czyta uważnie list. Jeśli ją przestraszysz, to Cię nie posłucha i może wdepnąć w jakieś. Niech sprawdzi, czy on rzeczywiście tam pracuje. Przecież ona pisze ten list spod Wrocławia, a ambasada jest w Warszawie. Niech uważa. Czy ty sądzisz, robi się zasadnicza, że związek powinien opierać się na kontroli? Kontrola to co innego, a upewnienie się, że wszystko w porządku, to co innego. To nie jest chłopak z sąsiedniego miasta. Taka decyzja może mieć konsekwencje nie do przewidzenia. Niech będzie rozsądna. Widzę, że nawet nie możemy się pokłócić. Może jestem mu obojętna. Zawsze tak jest, że ludzie po jakimś czasie nudzą się sobą. Choć co do przypadku anetki z listu ogólnie rzecz biorąc, ma rację. Wracam do komputera. Jeśli mogę ci cokolwiek radzić, nie rezygnuj z obywatelstwa polskiego, nie oddawaj nikomu paszportu. W obcym kraju mogą się zdarzyć różne rzeczy, na które możesz nie mieć wpływu. Może powinnaś się upewnić, że twój narzeczony ma dobre intencje i cię nie oszukuje. W ambasadzie możesz również zapytać o prawa i obyczaje panujące w Turcji. I dopiero z tą wiedzą, świadomie, decydować o radykalnych zmianach w życiu. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwą żoną, ale nigdy nie należy za sobą palić mostów. I tak mnie nie posłucha. Dziewczyny zawsze robią to, co chcą. Jak człowiek jest zakochany, to wkracza w inny stan świadomości. Stan ten charakterystyczny jest również dla osób będących pod wpływem narkotyków czy alkoholu. Miłość jest ślepa. Po turku następuje parę listów o sąsiedzie, który wymalował płot drewniany trującą farbą do podkładów kolejowych. Tu chyba musi ingerować redakcja, nie tylko listem. O nóżce kota, która się wygięła do środka. O chłopaku, który nie może iść do wojska, bo nie lubi wojska. Prośba o wskazówki, jak zaprzeczyć ojcostwu. I co zrobić, żeby wyplątać się z umowy na garnki cepter? Kiedy wstaję od komputera, jest jedenasta. Zaglądam do pokoju Tosi. Śpi jak zabita. Podnoszę książkę, którą rzuciła na dywan obok łóżka. Kobiety niekochane, kobiety porzucane. Jezus Maria. Dlaczego ona to czyta? Ze względu na mnie? Czy wie coś, o czym ja nie wiem? Czy ze względu na siebie jeszcze gorzej? Cichutko biorę książkę i schodzę na dół. Adam śpi. Otwieram książkę i zaczynam czytać. Wisieć na mężczyźnie. Od rana siedzę przy komputerze. Myślałam, że Adam mi pomoże podjąć decyzję w sprawie interesu, który proponuje ostapko. Ale skoro znów muszę sama decydować, to bardzo proszę. Chociaż nie mam pojęcia, czy w to wchodzić. Nie wiem, co robić. Kiedy ona mi tłumaczyła, że ten jej znajomy w Berlinie to pewniak, wszystko wydawało mi się logiczne, spójne, proste. Oczyma duszy widziałam już kupę pieniędzy na własnym wiecznie chudym kącie. A dzisiaj. Porę jednak sobie przypominam, że nie mogę wisieć na mężczyźnie, w tej ani w żadnej innej sprawie. Szczególnie po przeczytaniu fragmentu książki Kobiety Porzucane. Jasno wynika z tego, co tam jest napisane, że kobieta, która swoje życie zawiesza na mężczyźnie, fatalnie na tym wychodzi. Pomyślę o tym później. Otwieram kolejny list. Droga redakcja, może kiedy otworzycie ten list, ja już nie będę żyła. O matko moja, nie jestem przygotowana na takie listy. Nie mogę być odpowiedzialna za czyjeś życie. Ta dziewczynka jest prawie w wieku tosi, a ja jestem zupełnie bezradna. Mam osiemnaście lat i moje życie się skończyło wraz z odejściem mojego chłopaka. Byliśmy razem już dwa i pół roku, planowaliśmy ślub. Kiedy on tylko wyjdzie z wojska, ale wyszedł, a o ślubie nie mówi. Przedwczoraj moja koleżanka, bardzo mi życzliwa osoba, powiedziała, że widziała go z inną koleżanką, z którą kiedyś się znałyśmy. Moje życie straciło sens. Nie mogę bez niego żyć. Dlatego postanowiłam skończyć ze sobą. Bo życie bez miłości jest nic nie warte. Dlaczego on mi to zrobił? Przecież mieliśmy być tacy szczęśliwi. Droga redakcjo, musi być jakiś sposób, żeby on zrozumiał, że on mnie kocha. Będę czekać na odpowiedź z niecierpliwością. Ale tylko wy mi zostaliście. Jesteście moją ostatnią deską ratunku. Widać jasno, że przestałam się nadawać do tej pracy. Choć nie wszystko stracone. Jeśli będzie czekać na odpowiedź, może niekoniecznie w stanie nieżywym. Ale ja naprawdę nie wiem, jak pocieszyć jakąś obcą dziewczynkę. Jak jej wytłumaczyć, że życie się nie kończy, że ono się zaczyna. Co się z tobą dzieje, mamo? Tosia stanęła nade mną niespodziewanie. Ale gdyby nawet stanęła spodziewanie, i tak bym miała wątpliwości, czy to ona. Podskoczyłam na krześle z wrażenia. Borys szczekał, jak oszalały. Wcale mu się nie dziwię, bo gdybym umiała szczekać. Chyba bym mu towarzyszyła. Co ci się stało? Wykrztusiłam. Wiem, że matka powinna być wyrozumiała i spokojna. Nie może swoich lęków przerzucać na dzieci. Jeśli będę spokojna, Tosia mi wszystko opowie. Tosia, moja córka, która wyszła do szkoły w szarych spodniach, lekko rozszerzających się ku dołowi, zielonym golfie, butach martensach zielonych, sznurowanych do kolan. Tosia, która rano na głowie miała ciemne włosy, lekko opadające na ramiona. Teraz natomiast stoi przede mną krótko obcięta blondynka w spódnicy z rozporkiem do połowy uda, owszem w zielonych martensach sznurowanych do kolan przecież jest dopiero 19 stopni Celsjusza i lato zapasem białej bluzce i z mocno podmalowanymi na fioletowo oczami. Głos ma Tosi. A co się miało stać? Tosia rzuca worek, który nosi do szkoły koło fotela i ciężko siada. Trochę inaczej wyglądasz niż rano. Tylko spokojnie, tylko spokojnie. Nie denerwować się, nie napadać. Dzieci mają prawo wyglądać inaczej niż byśmy chcieli. A, o to ci chodzi. Tosia niedbale rzuca okiem na swoje odzienie. Karolina mi pożyczyła, bo ona teraz będzie chodzić w moich szarych spodniach. Wiesz, żebyśmy się nie znudziły. I jeszcze jeden głęboki oddech i tylko pilnować tonu głosu. A włosy? No przecież ci mówię. Tosia jest wyraźnie rozczarowana moim brakiem zrozumienia. Żeby się nie znudzić. Komu? Mój głos brzmi niedbale i postanawiam, że nie będę się dziwić, że ogarnę wszystko i będę akceptującą matką. No, każdemu. W głosie Tosi pojawia się zniecierpliwienie. Jak wyglądam? Fatalnie. Fatalnie to za mało. Język polski nie zna określenia na taki wygląd. Z pięknej, skromnej siedemnastolatki o kasztanowych włosach, z dziecięcia zaledwie niewinnego, moja Tosia przeobraziła się w jakiegoś cholernego wampa, jakąś lolitę, jakieś nieznane mi stworzenie, które wygląda na 20 lat i które nie może być moją córką, bo przecież czterdziestka jeszcze przede mną. I ona powinna chodzić uczesana w warkoczyki i... Ale ekstra! Spod drzwi głos Adama zabrzmiał jak wystrzał armatni. Matce się nie podoba! Tosia zakłada nogę na nogę, a Adam patrzy na nią z podziwem. Nie, dlaczego? Postanawiam szybko, że nie mogę być przeciwko nim, bo to się dla mnie źle skończy. Uważam, że świetnie. Adam podchodzi i całuje mnie w policzek. Mijając, to wyciąga dłoń, w którą Tosia wali z całej siły, a potem Tosia nadstawia rękę, w którą on uderza. Za dużo filmów amerykańskich w tym domu. Mam nadzieję, że uderzył jej rękę z mniejszym impetem niż ona jego. Jest coś do jedzenia? Pytają jednocześnie. Jakbym nie miała nic innego do roboty, tylko gotować i gotować. Oczywiście jest. Tylko do tego służę. Pyszne ziemniaczki purée, kotleciki schabowe z żółtym serem, sałatka z buraków. Zasiadamy do stołu. Właściwie, jak tak przyglądam się Tosi, to nie jest jej wcale źle w tej fryzurze. I w tej spódnicy wygląda naprawdę świetnie. Powinnam mieć taką samą. Dasz przymierzyć? Pytam Tosię cicho. Nie zmieścisz się, odszeptuje Tosia i nareszcie wiem, że wszystko jest w porządku. Zmieszczę się, zapewniam przekonująco. Po obiedzie idziemy z Tosią do łazienki i oczywiście Tosia ma rację. Nie mieszczę się. Powinnaś mieć taką samą. Tosia ostatnio, jednak robi się coraz bardziej dojrzała. Tylko większą, dorzuca. I widzę, że to jeszcze małe dziecko. Ciekawa jestem, skąd brać na to pieniądze. Moja pensja w redakcji pozostawia wiele do życzenia. Miałam pisać inne teksty, ale naczelny zatrudnił do tych innych tekstów inną osobę. Adam zarabia, owszem, ale nie zapominajmy, że ma syna, a studia Szymona kosztują. Trudno, żebym wyciągała pieniądze od mężczyzny, który nawet nie jest moim mężem. To wystarczające obciążenie. Kiedy tak stałam przed lustrem i przyglądałam się sobie, dojrzewała we mnie decyzja o trzymaniu swojego życia nadal w swoich własnych rękach. Nie będę z Adamem konsultować interesu, który proponuje mi Ostapko. To jest tylko moja sprawa. Muszę zrobić coś, żeby mieć więcej pieniędzy. Jutro pójdę do banku i dowiem się, jakie są możliwości wzięcia kredytu. Co prawda, dziesięć tysięcy mamy odłożone z Adamem na wakacje, ale tego nie mogę ruszyć. Kredyt jest zabójczy. Ale Ostapko mówi, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy pomnożymy tę sumę parokrotnie. Im więcej będę miała teraz, tym więcej będę miała w przyszłości. Musi mi się udać. Mamo, Tosia patrzy na mnie uważnie, i widzę, że powędrowałam myślami z tej łazienki dużo dalej niż powinnam. Kobieta musi się co jakiś czas zmieniać, bo inaczej znudzi się. Rozumiesz? Teraz widzę, że Tosia ma problem. Książka, którą wczoraj znalazłam u niej przy łóżku, to nie przypadek. Ściągam i oddaję spódnicę. Wysuwamy się z łazienki chyłkiem. Adam siedzi razem z Borysem na kanapie. Przemykam się na poddasze z Tosią, zamykam drzwi. Nie układać się z Andrzejem? Andrzej to jej kolega z klasy. Na dzień kobiet Tosia dostała od niego bukiet kwiatów, i w ten oto prosty sposób dowiedziała się, że on już od pierwszej klasy ma na nią oko, tylko nie miał odwagi jej o tym powiedzieć, i że mama mu doradziła, żeby dał Tosi kwiaty i sytuacja się wyjaśniła. Tosia z pierwszymi tak poważnymi kwiatami w ręku stanęła w drzwiach i natychmiast się obraziła. Jak ją zapytałam od kogo? Wszystko było jasne. Andrzej zaczął przewijać się przez nasz dom coraz częściej. Wpadałam w panikę, bo ostatecznie Tosia to jeszcze dziecko. A poza tym ten cały Andrzej może ją skrzywdzić, ale Adam dzielnie trwał na stanowisku, że to wszystko normalne, że dzieci dojrzewają i żeby ją wspierać, a nie tłamsić. Nie układać się z Andrzejem? Powtarzam. Z Andrzejem? Że im się przyjaźnimy. Tosia jest trochę nieswoja, a moje serce w panice zaczyna bić coraz szybciej. Kiedy słyszę, Przyjaźnimy się, to wiem, że wielka miłość się kończy nieodwołalnie i że mężczyzna zwrócił uwagę, bo tak wyszło, na inną babę wstrętną. Wiem również, że nie uchroniłam Tosi przed rozczarowaniem, które jest dopisane do każdej kobiety, chyba już w łonie matki. I że moja córka jest nieszczęśliwa. Nie wiem natomiast, co robić, żeby ją pocieszyć. Wytłumaczyć, że życie się nie kończy, tylko zaczyna. A jeśli ona już, tak jak ta dziewczyna z listu, podjęła jakąś decyzję? Żeby ze sobą skończyć? I jest tak zraniona, że nawet mnie nie może o tym powiedzieć? Tosiu, kochanie! Marzę o tym, żeby mój głos nie zadrżał. Mam nadzieję, że poradzisz sobie z tym. Wiesz, w życiu tak już jest, że czasem myślimy, iż wiążemy się na zawsze, a tymczasem to tylko poszukiwanie właściwego partnera. Najważniejsze jest jednak pozostawanie w przyjaźni. Przyjaźń to czasem cenniejsza rzecz, niż. Zwykłe zadurzenie, szczególnie w Twoim wieku. Rzucam niepewnym okiem na Tosie, czy mi nagle nie przerwie. Ale Tosia tym razem dziwnie, spokojnie wysłuchuje mojej ty rady. I trzeba sobie z tym radzić, bredzę dalej jak z książki. Zresztą, pierwszym objawem dorosłości jest umiejętność spojrzenia na taki pierwszy układ z dystansu, a może wiele czasu minąć. Zanim się trafi na prawdziwą miłość, Tosia wierci się niespokojnie w fotelu, patrzę na nią i jestem z niej dumna. Nie widać w jej oczach rozpaczy. Cieszę się, że tak mówisz, mamuś, mówi moja córka, a moje serce wyrywa się radośnie z piersi. Oto mój trud wychowawczy nie spełzł na niczym. Oto możliwe jest porozumienie się z córką w trudnym wieku, i nieprawdą jest, jakoby zawsze dochodziło do konfliktu i córka nigdy nie słuchała matki. Moja słucha i się ze mną zgadza. Naprawdę jestem tak wzruszona, że mam ochotę się rozpłakać. W wieku 17 lat jest jeszcze czas, na prawdziwe uczucie. Wierz mi. Mówię cicho choć rozumiem, jakie to musi być dla niej trudne. No właśnie, mamo, to samo mu powiedziałam, ale on nic nie rozumie. Może byś z nim pogadała? Tosia patrzy na mnie swoimi dużymi, piwnymi oczyma spod fioletowych powiek i uśmiecha się nieśmiało. Zanim sens tego, co mówi, do mnie dociera... Moja córka pakuje sobie na kolana zaraza i zaczyna go mocno tulić. Mama porozmawia z Andrzejem i wszystko będzie ok, dmucha prosto w szare ucho zaraza. A potem nie zwracając uwagi na moje osłupienie, mówi do mnie wyjaśniająco: Bo on chce pojutrze przyjść na poważną rozmowę, ale rozumiesz, ja nie mogę w tym wieku się wiązać. Zresztą niedługo matura. I w ogóle na warsztatach poznałam takiego chłopaka, a on ma na imię Jakub, jest naprawdę fantastyczny. To znaczy, rozumiesz, oczywiście nic nas nie łączy, ale myślę, że ci się spodoba. Przyjdzie po mnie w niedzielę i razem z całą paczką pojedziemy do kina, a potem może na starówkę. Wiesz, a Andrzej zupełnie nie rozumie, że. No, jakoś tak samo wyszło. Trwam w osłupieniu jeszcze przez chwilę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie znajduję odpowiednich słów. Wiem tylko jedno. Oto moja najukochańsza córka wsadziła jakiemuś chłopcu w klasie nóż prosto w serce. Zamiast docenić jego uczucia i pozwolić się tym uczuciom rozwinąć, niecnie i podstępnie zainteresowała się zupełnie innym chłopcem i jeszcze wpuściła mnie w maliny. Bo wszystko, co mogłabym powiedzieć w tej sytuacji, powiedziałam zupełnie nieopatrznie przed chwilą. I umówmy się odnosiło się to do Tosi, a nie do jakiegoś Andrzeja. Schodzę na dół i jestem tak wstrząśnięta że depczę po psie Borysie, który oczywiście, jak każdy pies, musiał położyć się w samym przejściu. Mijam Adama, który mocuje się z puszką kociego żarcia, bo uszko do otwierania diabli wzięli wczoraj, jak ja ją próbowałam otworzyć. Adam patrzy na mnie i ściąga brwi. Hej, stało się coś? Nie, mówię. A potem... Opowiadam mu całą historię Tosi i nieszczęśnika, którego właśnie porzuciła dla jakiegoś nieznanego mi Jakuba. No i tłumaczę Adamowi jakie to straszne eee, ty byś chciała, żeby się od razu pobrali? Adam otwiera puszkę i kaleczy się w palec. Przecież w tym wieku zbiera się doświadczenia człowiek się czegoś uczy i tak dalej nie martw się da sobie radę. Ale ty się nie wtrącaj, niech załatwia to sama. Adam mnie coraz częściej nie rozumie. Przede wszystkim, dokładnie wiem, co chciał powiedzieć, przez to, żeby się od razu pobrali. Wiem, co miał na myśli. Oczywiście nie to się, tylko nas. To była aluzja. To było uświadamianie mi nie wprost, że on nigdy nie będzie miał nawet zamiaru się ze mną ożenić. Tak jakbym ja tego chciała, nigdy w życiu bym nie wyszła za mąż. Za nikogo. Najpierw ślub, a potem człowiek nosi serce na tym blaku i wygląda z nim jak idiota. Fantastyczna książka. Jeśli bardziej interesuje cię twój partner, jeśli przestałaś mieć czas dla znajomych. Jeśli nie podejmujesz decyzji samodzielnie, jeśli dzwonisz do niego lub obrażasz się, że on nie dzwoni, jeśli myślisz, co on na to powie, jeśli twoje życie zaczyna się kręcić tylko wokół niego. Facet mnie nie zna? A o mnie książkę napisał. Śledzi mnie czy jak? Przecież to wszystko odnosi się do Atasia. To znaczy, że on mnie porzuci, jeśli natychmiast się nie usamodzielnie. Mój Boże! Wreszcie zadzwoniła ostapko. Siedziałam akurat w kuchni nad smętnie wyglądającą resztką białego serka z konfiturami i rozmyślałam, kiedy się zdecyduję, jak się rozdzwonił telefon. Pobiegłam do pokoju i po drodze mocno uderzyłam się w łokieć. To ty. Usłyszawszy głos Ostapko, podskoczyłam z radości. – Masz paszport? – Ja? Choć obiecałam sobie, że niczemu nie będę się dziwić, przecież prosiła, żeby jej zaufać. Zdziwiłam się. – No a kto? – roześmiała się Ostapko. – Nazbyt radośnie, moim zdaniem. – Mam – powiedziałam, bardzo z siebie zadowolona. – Paszporty wyrobiliśmy sobie już w lutym. Adam powiedział, że o tych planowanych wakacjach Całe życie będziemy pamiętać. Grecja, albo Cypr, albo Kreta. Wierzę, uwielbiam wszystko, co słoneczne, ciepłe i pachnie uzo. To słuchaj, głos o stapko brzmiał bardzo wyraźnie. Zadzwoniła do mnie marzena z Berlina. Pojutrze chcę do niej jechać. Nie zmieniłaś zdania? Jedziesz ze mną? Ja? powtórzyłam, przeklinając się w duchu za niemożność wykrzesania z siebie lepszego pytania. No a kto? Ostapko była nie lepsza ode mnie. Przecież do ciebie dzwonię. Wchodzisz w ten interes czy nie? Ale tak nagle wyjąkałam i nie wspomniałam nawet o Tosi, której grozi dwuja z chemii, a koniec roku blisko, o Adamie, którego bardzo niechętnie bym zostawiła samego, psach, kotach, obowiązkach, pracy, kupielistów listów i tak dalej. Słuchaj, albo, albo. Głos Ostapko teraz zdradzał zdenerwowanie. Takie okazje się nie zdarzają codziennie. Jadę samochodem, więc przejazd masz za friko. Za trzy dni będziemy z powrotem. Chyba, że nie skombinujesz pieniędzy na pojutrze, to zaproponuję komu innemu, zawiesiła głos. Jeśli nie masz, żeby zainwestować, to trudno. Milczałam, choć myśli gwałtownie mi się skłębiły. Łokieć mnie bolał. Pożyczka z banku była sprawą odległą, ale tylko dlatego, że nie mam pieniędzy, interes mojego życia ma przejść mi koło nosa? Adam mam mnie porzucić? Mam być dla niego ciężarem? Będzie płacił rachunki, aż mu się znudzi? Nigdy nie będzie miał lepszego samochodu, bo ma kobietę z dzieckiem? Nie. Będę walczyć o niego i o swoją przyszłość. Niezależność i samodzielność. Nieuzależnie się. W porę, Tosia przyniosła do domu te bzdury. Byłam na najlepszej drodze do utraty najlepszego mężczyzny na świecie. Usłyszałam ponaglające. No? Wiesz, tak nagle dzwonisz. Trochę jestem zaskoczona, ale oczywiście tak. Decyzja sama znalazła się na języku, z niewiadomych powodów. Ile będziesz miała? Spróbuję dziesięć tysięcy. Zająknęłam się trochę. To niewiele. No, A jak chcesz. Zwońmy się jutro. Śpimy umarzeny w Berlinie, więc żadnych kosztów więcej, ok? Dobrze, powiedziałam i usłyszałam tylko trzask odkładanej słuchawki. Wróciłam do kuchni. Potem wylizywał miseczkę po moim serku. Na mój widok smyrgnął tak szybko, że nawet Borys podniósł głowę z nadmiski. Nie wiem dlaczego ula może przy swoich kotach zostawić serek w miejsce, podejść do telefonu, nie wbijając łokcia w kant kredensu i wrócić spokojnie po rozmowie do serka. Niestety w moim własnym domu to jest niemożliwe. Włączyłam czajnik, żeby wyparzyć miseczkę po potemku, a później siadłam w kuchni i zamyśliłam się głęboko. Gdybym zainwestowała w ten interes nasze pieniądze na wakacje, to pomnożone tylko dwa razy dałyby zawrotną sumę 20 tysięcy. 20? Jeśli weźmie się pod uwagę najgorszą możliwość, to znaczy, że pomnożę je tylko dwukrotnie. Jeśli zacznę sprawę dyskutować z Adamem, to będzie to nasza wspólna decyzja, a to ma być tylko moja inwestycja. Czyli mogę pożyczyć na ten moment nasze wspólne pieniądze, nie mówiąc o tym Adamowi. Potem szybko oddać nam te 10 tysięcy, a resztę znowu zainwestować i pomnażać. I wspólnie je wydawać. I w ten sposób nie wiszę na facecie. Nie jestem od niego uzależniona w ogóle. A on jest szczęśliwy, że ma taką zaradną partnerkę czyli mnie. Tak. Tak właśnie zrobię. Nie będzie to łatwe, bo jak znam mężczyzn to od razu zacznie marudzić a po co a dlaczego a dlaczego teraz wyjeżdżasz a może kiedyś w przyszłości zupełnie cię nie rozumiem i tak dalej wszystko to pamiętam z przeszłości no ale cóż jestem kobietą niezależną i jak coś postanowię to zrobię jadę spodobał ci się ten fragment posłuchaj tego audiobooka w storytel